Pokażę dzisiaj, jak przygotować francuską tartę z zielonymi, chrupkimi szparagami, cukinią i kozim serem. Pierwszym składnikiem potrzebnym do tarty francuskiej jest cukinia. Będę chciała, żeby plasterki były bardzo cienkie, więc potrzebuję do tego mandoliny. Zobaczcie, dokładnie o taką cukinię mi chodziło. Pokrojoną cukinię wrzucam na rozgrzaną patelnię, bez tłuszczu. Robię to po to, żeby pozbyć się nadmiaru wody z cukinii. Dzięki temu nasza tarta nie rozmięknie w trakcie pieczenia. Po 2 minutach przekładam plastry cukinii na drugą stronę. Cukinia jest już gotowa, teraz pozostaje mi zabrać się za zielone szparagi. Odkroję połowę, a resztę wrzucę na suchą, rozgrzaną grillową patelnię. Czekam około 10 minut, aż się zgrillują. Na koniec dodam jeszcze sok z cytryny. Uwielbiam cytrynowe szparagi. Wszystkie składniki mam już gotowe. Mogę zabrać się za przygotowanie tarty. Na ciasto francuskie, które kupiłam w sklepie, wykładam wszystkie składniki. Możecie ułożyć swoją kompozycję, jak tylko macie ochotę. Cukinię układam w łuski. Żeby dodać koloru, dodam połówki małych pomidorków. Voilà! Na koniec dodaję magiczny składnik, który każdy lubi, czyli kozi ser. Kroję go w plastry. Niesamowicie wygląda. Już nie mogę się doczekać końca przygotowań. Gotowe. Na koniec oprószę jeszcze solą i wkładam do piekarnika. Tartę wkładam do piekarnika nagrzanego na 180 stopni z termoobiegiem na 20 minut. Na ostatnie 5 minut włączam funkcję grill. Po 20 minutach mam przed sobą efektowne danie. Naprawdę warto zrobić je w domu. Subskrybujcie kanał Allegro Kuchnia i do zobaczenia niebawem.